Witamy Państwa w premierowym programie Włocławek Mleko i Miód. Przy mikrofonach witają Państwa Karolina Klimacka-Łaptuta i Michał Walczewski, a naszymi gośćmi są dzisiaj pani Ania Wiśniewska. Witam. Pan Leszek Lewandowski. Dzień dobry. I pan Przemek Trzeciak. Witam. Słuchajcie, na początek bym Was prosił, żebyście może w krótkich słowach przedstawili się naszym widzom, powiedzieli, czym się zajmujecie i kim jesteście, a potem przejdziemy sobie do dyskusji. Może zacznijmy od pani. Dobrze, skorzystam z prawa pierwszeństwa. Ania Wiśniewska, jestem we Włocławku przedsiębiorcą już od kilku lat, a że powiem w sektorze prywatnym od kilkunastu. Na co dzień zarządzam nieruchomościami i spotykam się z mieszkańcami. To moja codzienność. Panie Leszku. No, ja nazywam się Leszek Lewandowski, też jestem przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą byłem zawsze. Zaraz po skończeniu uczelni już założyłem własną firmę. Jestem w ogóle inżynierem z wykształcenia, natomiast pasja to jest udzielanie korepetycji i prowadzenie zajęć z matematyki i z fizyki. Zrobiłem z tego troszkę większy biznes, ponieważ stworzyłem firmę Galileusz, która no, nie tylko ma oddział w Włocławku, ale również jest takich oddziałów 30 w Polsce, a centrala jest właśnie u nas. No i last but not least, Przemek Trzeciak. Tak, nazywam się Przemek Trzeciak, pracuję w branży, myślę, że bliskiej wszystkim mieszkańcom naszego miasta, ponieważ pracuję w aptece. Jestem kierownikiem apteki i na co dzień spotykam się, rozmawiam z ludźmi, z mieszkańcami Włocławka bardzo dużo na różne tematy, na tematy również jak tutaj się mieszka. Także myślę, że jestem bliski dosyć mieszkańcom. Sama formuła programu dotyczy, sam tytuł nawet programu Włocławek Mleko i Miód dotyczy zapytania, czy Włocławek był, jest i czy kiedykolwiek będzie mlekiem i miodem, krainą mlekiem i miodem płynącą. Będziemy podejmować tematy dotyczące miasta najróżniejsze. Jesteśmy przekonani, że wybraliśmy ludzi, Was, którzy mają duże doświadczenie poprzez kontakty z innymi i będziecie mogli coś ciekawego albo odpowiedzieć na nasze pytania, albo po prostu powiedzieć tutaj na antenie. Czyli co, zaczynamy dyskusję, tak? Zaczynamy. Słuchajcie, ostatnio otrzymaliśmy informację, że jest nas we Włocławku niecałe 104 tysiące oficjalnie. Jeszcze kilka lat temu, bo jeśli dobrze pamiętam, 15 lat temu ta liczba wynosiła 120 tysięcy, a od tej liczby 104 tysiące, którą usłyszeliśmy w tym tygodniu, no możemy spokojnie odliczyć pewnie tych wszystkich, którzy są jeszcze zameldowani we Włocławku, ale tak naprawdę już w tym mieście nie żyją, bo pracują gdzieś indziej albo w ogóle wyjechali i tylko pozostał tutaj ich ślad w urzędzie. No więc porozmawiamy może, jak ewentualnie zatrzymać ludzi we Włocławku, a szczególnie tych młodych ludzi, którzy zaraz skończą matury, pojadą na studia i już pewnie nie wrócą do Włocławka. Może najpierw odpowiedzmy sobie jeszcze na pytanie wcześniej. Czemu wyjeżdżają, tak? Czemu wyjeżdżają ewentualnie, a później jak ich zatrzymać? No tutaj może wyjątkowo się wpakował jako pierwszy do rozmowy, ponieważ ja generalnie do naszej firmy przychodzą osoby, które przygotowują się na takie uczelnie jak Politechnika, Medycyna, Szkoła Handlowa w Warszawie, czyli powiedzmy uczniowie dobrzy i bardzo dobrzy, którzy po prostu chcą dostać się do dobrych uczelni. Do bardzo dobrych uczelni. Na tych bardzo dobrych uczelni we Włocławku, takich jak oni chcą, no to nie ma, więc oni wyjeżdżają po prostu do innego miasta. I z moich statystyk, takich ogólnych, ponieważ ja mam z nimi kontakt na Facebooku, nawet jak już skończą te studia, no to się okazuje, że tylko niewielki procent tych osób w ogóle wraca. Tak? Oni, że już się tam zadomowią, to nie wracają. No tak, ale mieszkali tutaj 18-19 lat i co, po 19 latach czy 18 stwierdzając, że Włocławek to nie jest to? No wracają, że i są no, rozczarowani, ponieważ no, to trochę inaczej wygląda niż Gdańsk na przykład, niż Warszawa. To jest wszystko zrozumiałe, bo Włocławek jest w ogóle mniejszym miastem, tak? Tutaj też nie ma dla nich za bardzo rynku pracy, tak? No bo jeżeli ktoś jest inżynierem, czy skończył biotechnologię, to by chciał pracować w swojej branży. I zakładów tego typu jest zbyt mało, żeby oni mogli realizować siebie, się rozwijać i tak dalej. To jest pierwsza sprawa. Czyli praca. Praca. Praca jest jakby tutaj głównym tematem. Druga sprawa to jest rozrywka. Tak? No, też z tych rozmów, co z nimi prowadzę, oni mówią, że wie pan, to tak jak ja tutaj przyjadę, to tu się wszystko zamyka, jak tam się akurat otwiera. Tak? Tylko, że tu się też nie otwiera, dlatego, że no, po prostu tutaj nie ma też popytu, tak?
No, czyli takie błędne koło się robi w tym. Kółeczko się zamyka i u nas w Wrocławku zostają nieliczni. Ja też zostałem, bo mi się tu mieszka bardzo dobrze, a studiowałem w Poznaniu, więc mogłem też tam zostać, tak? Natomiast tu mieszka się dobrze, bo przede wszystkim nie ma korków takich jak w dużych miastach, dużo łatwiej jest dojechać i no nie wiem, jest tu centrum, teraz mamy autostrady, więc jeżeli ktoś ma fajny biznes i to tak naprawdę ten Włocławek niczym nie przeszkadza, żeby tu biznes prowadzić. Natomiast z pracą jest inaczej, tak? Że po prostu tej pracy dla nich nie ma i oni nie wracają z tego powodu. I to jest jakby pierwszy odsiew ludzi, którzy no po prostu nie wracają. I to są osoby po prostu też bardzo cenne, bo no, ja tych ludzi znam, tak? I oni by tutaj wiele Włocławków wnieśli, ale no niestety no, pracują gdzie indziej, tak? I nie wracają. To zaczęliśmy od tego, tutaj Leszek pociągnął temat dalej, ale zaczęliśmy od tego, że właśnie kto wyjeżdża? Wyjeżdżają młodzi, bo chcą studiować w dobrych uczelniach. Skoro nie ma ich w Włocławku, no to siłą rzeczy, no nie będziemy nikogo zmuszać, żeby zmarnował swój talent, czy swoją inteligencję, jeżeli chce się wykształcić w kierunku, nie wiem, inżyniera i studiować na Politechnice, Politechniki we Włocławku nie ma, tak? Nie dążymy do tego, żeby były chociażby filie lepszych uczelni. I jednak we Włocławku na przykład można było zdobyć dyplom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. No właśnie, bo inwestujemy w te nasze miejscowe uczelnie. Dokładnie, a na z całym szacunkiem ma, dla nich, tak? Nie ma prowadzonej współpracy z Łodzią chociażby, z dokładnie. Politechniką czy z Toruniem. Mamy Płock i jest Politechnika Warszawska. I mimo tego, że mieszkasz w Płocku i studiujesz w uczelni pod blokiem, tak? bo oddział Politechniki jest w centrum miasta i studiujesz w uczelni pod blokiem, dokładnie, masz dyplom Politechniki Warszawskiej. W Włocławku no tego nie ma. No, zobaczmy nawet na Koszalin, to miasto podobnej wielkości jak Włocławek, a jednak no tak, swoją Politechnikę dosyć prężną. To znaczy, z tego co wiem, PWSZ nasz włocławski zaczyna się przekształcać w kierunku uczelni technicznej, także myślę, że jeszcze kilka lat i te kierunki techniczne... No, ale można było od razu na zacząć. Na pracy jeszcze nie jest na pewno tyle tak, wart, co... ale no, to jednak jest tylko można zrobić tutaj pewnie inżyniera, a drugi stopień studiów magistra robisz w innym mieście. Czy powiem wam w ogóle, że ostatnio jakieś media lokalne podały, że chyba na PWSZ będzie można studiować prawo. Tak, co już mnie trochę w ogóle załamało. Znaczy, no wiesz, pytanie, kto będzie wykładał na tych studiach z prawa, bo jeżeli będą to wykładowcy z UMK albo z innych uczelni, no to czemu nie z drugiej strony? Tak samo. No tak, nie miejmy kompleksów, tak, no z drugiej strony nie miejmy kompleksów, bo być może przez nasze kompleksy niektóre tematy są tak, a nie inaczej załatwiane, czy wyglądają tak, a nie inaczej. Ja nie mam kompleksów, ani będąc Włocławka, ani będąc włocławianką, ani mówiąc gdzieś na zewnątrz, że jestem z Włocławka, czy robię to, co robię. Nie wstydzę się tego, skąd jestem i dlatego wyjechałam i wróciłam. Bo ja wróciłam z Torunia, wróciłam po studiach w Toruniu, wróciłam do Włocławka i nie żałuję tego, tak? Dobrze mi tutaj. Owszem, chciałabym, żeby było jeszcze lepiej. No, dlatego, z nas by chciałby, tak, dlatego staram się i robię co mogę wokół tu Leszek, swojego podwórka. Tu Leszek poruszył kwestię biznesu. My do tego biznesu wrócimy na którymś z kolejnych programów, bo to jest temat dość istotny. No ale zanim ten biznes, to jednak czemu to społeczeństwo się zmniejsza, tak? Bo to wpływa na nas wszystkich, ilość mieszkańców. To znaczy inną kwestią jeszcze jest... Praca na pewno, która jest tutaj dostępna, ale dodatkowo jeszcze wysokość pensji. Niestety w Włocławku pensje są często bardzo niskie. No tak, ale ktoś ci powie, argumentując, że ceny we Włocławku, na przykład nieruchomości czy jakichś innych rzeczy też są niższe. O nie. Już zaczynają... Bo właśnie, tutaj mamy specjalistkę od nieruchomości. Tak, ceny zaczynają wyrównywać się z dużymi ośrodkami. Tak. Mamy w tej chwili ceny deweloperskie, które, powiedzmy, mieszkań deweloperskich, które przekroczyły już dawno, przekroczyły 4000 za metr i idą w górę z miesiąca na miesiąc, a mamy osiedla pod Warszawą, gdzie ceny są 5000, 4999, 500 pod Warszawą, tak? A my jesteśmy w Włocławku. Więc gdzieś te ceny jednak zaczynają się wyrównywać. Ceny usług kosmetycznych, fryzjerskich, tych dobrych, wcale nie odbiegają od cen warszawskich, tak? Tak, ale popyt jest za mały. To jest jakby... Ja się tutaj nie zgodzę. Czyli tutaj z tym, że popyt jest za mały, kształtuje tą wysoką cenę w tym momencie. Nie.
Ja uważam, że na przykład no, bardzo dużo widzę takich firm, które się otwierają, zaraz się zamykają. To też wynika z faktu, że brak jest umiejętności prowadzenia biznesu i to jest pierwsza sprawa. Ale no, czasami jest też tak, że jest, ten popyt mimo wszystko jest zbyt mały. Tak? To się za mało kręci, za dużo ludzi, za mało ludzi kupuje. Niech Państwo, jakbyście sobie poszli do tej wzorcowni nawet naszej jednej, jedynej, do takiej maluteńkiej, że to jest w ogóle tragedia, to ludzi takich kupujących z pełnymi siatkami prawie nie ma. Tutaj nie ma handlu z prawdziwego zdarzenia. Ci, którzy chcą kupić coś porządnego, jadą gdzieś, gdzie jest wielka... No więc to nie znaczy, że nie mają pieniędzy i nie chcą kupować, tylko ewentualnie oferta jest już za słaba. A nie, no ta oferta to znaczy, jest zupełnie inna niż... Jedno musimy zauważyć, że tutaj właśnie w Wrocławku wszyscy narzekają, że nie ma popytu, nic nie mogą sprzedać, a tymczasem kurierzy nie nadążają za rozważaniem towaru, który kupujemy przez internet. Ale kupujemy nie? To jest kwestia właśnie... Albo kupujemy w Płocku czy w Toruniu. Tak, dokładnie. Lub jedźmy w niedzielę rano do galerii w Toruniu czy w Płocku, spotkamy połowę swoich sąsiadów, tak, z bloku. I nie robią zakupów we wzorcowni, tylko spotykam się z nimi w galerii w Płocku. Ale sklepy sieciowe we wzorcowni są takie same jak w galerii. Ale, a jednak towar jest inny, inny niż... Oj, tu ma Pani rację. Towar jest zupełnie inny. Czyli co, my jesteśmy mieszkańcami gorszego sortu? Tak, jesteśmy traktowani na zewnątrz. Dokładnie tak. Towar, który pozwoliliśmy sobie na to w jednej firmie w dużym mieście, w tej samej sieci, tam po pierwsze jest w ogóle inny towar. Tak, inne są koszulki, inne to jest wszystko, jakościowo również jest inne. I coraz więcej osób, szczególnie tych osób, które no, stać, żeby dużo kupować, no, to są też ludzie, którzy nie są naiwni. Tak? I oni no, widzą, że to jakościowo coś jest nie tak. Dlatego wolą pojechać sobie kupić gdzie indziej i dorabiamy inne miasto, a nie siebie. Tak? I to jest kolejne koło się zamyka, bo mamy osoby, które tam jadą do tej wzorcowni, to nie jadą na zakupy konkretne, tylko tam jadą, żeby się, nie wiem, uczniowie przechować, żeby deszcz nie padał, żeby sobie połazili i tylko w tyle. Natomiast nikt tam nic nie kupuje, przecież tej wzorcowni, która jest jedna, jedyna, nieduża, tam przecież padają normalnie sklepy, no to jest praktycznie niewyobrażalne. No tutaj czarnowidztwo, wydaje mi się, aż tak źle nie jest. Myślę, że wiele osób kupuje, ja tam kupuję, moi znajomi tam kupują i bardzo dużo widzę osób, które z torbami chodzą, także ja rozumiem, no tutaj nie przesadzajmy z tym, że nikt tam nie kupuje, poza tym te sklepy nie padają, bo wiele tych sklepów, które na początku były, są nadal. I no tak. Padły nieliczne, te, które rzeczywiście miały bardzo nieciekawą ofertę jakąś, także no tutaj... No ale Zary na przykład u nas nie ma. No tak? Cały czas nie możemy się Zary doczekać, ale jeszcze wrócę do jednego, że kwestia tego popytu, że rzeczywiście w miejscach, gdzie jakość usług jest bardzo wysoka, bardzo dobra, cały czas ten popyt jest. Ja na przykład chodzę do fryzjera, który można by powiedzieć, że bardzo wiele zakładów fryzjerskich jest w Wrocławku, tymczasem może się umawiać tydzień, dwa tygodnie wcześniej do męskiego fryzjera, żeby się dostać. Przy czym cena jest bardzo wysoka, jak czyli na warunki wrocławskie. Zainteresowanie jest. Tak, bo jest dobry fryzjer, ktoś, kto w ogóle świadczy usługi wysokiej jakości i nie ma tutaj problemu. Nie? Tutaj się zgadzam. Tak, to oczywiście, jeżeli mamy coś na wysokim poziomie robimy, czy usługi są na wysokim poziomie, czy towar jest na wysokim poziomie, czy wykonawca jest no, z górnej półki, to też na niego trzeba w Wrocławku czekać, jest bardzo ciężko się do niego dostać. Ale to wszystko mniej więcej się skleja, to co mówicie. Po prostu jest bardzo mało tych usług o wysokiej jakości i tylko tam jest popyt, a na wszystkie pozostałe rzeczy, marnej tak jak mówi Leszek, na rzeczy marnej jakości, tego popytu nie ma i się robi błędne koło po prostu, bo te pieniądze z Wrocławka wychodzą. No. Zobaczcie nawet ten no, bardzo prosty przykład tego, że no, fakt, że to jeszcze lokalizacja, położenie rejsu na przykład. Tam no cały czas są lokal, tłumy, który... w ogóle nie można się dostać, a tymczasem ktoś tam w ogóle gdzieś tam świeci pustkami. W ogóle, nie? Pizzerie. Jedna pizzeria na osiedlu Południe, która w ogóle zrezygnowała z dowozu pizzy, bo nie wyrabiają się po prostu. I trzeba rezerwować stoliki. I trzeba rezerwować stoliki. Ale i tymczasem ja mam taki przykład w mieście pojedynczy. Na właśnie chodzi na o to. Czyli może wszyscy zamiast biadolić, po prostu powinni zacząć zastanawiać się nad jakością usług, które świadczą. I może trochę by się zmieniło. No tak, tylko ja bym tutaj za jakością usług idzie wyższa cena. No powiedzmy nie, koniecznie. Tu się nie zgodzę, bo ta pizzeria jest bardzo konkurencyjna, jeśli chodzi o ceny. Tam ceny są porównywalne do każdej innej pizzerii. To gdzie co, to kupujesz jakość w ogóle jednak tutaj w przypadku jakość. Tej pizzerii? Zdecydowanie jakość. A niekoniecznie traktowanie Wrocławian jako dojnej tak. krowy, z której tylko wyciągnąć zysku no jak najwięcej. Opłat, a bo i tu w tym mieście i tak wszystko no pójdzie.
No niekoniecznie. Czyli to jest trochę tak, że jesteśmy w takiej pułapce myślowej, że wychodzimy z założenia, że nic się we Włocławku nie może udać i po prostu jest tych biznesów mało i od razu, jeżeli nawet mamy biznes, to próbujemy, że tak powiem, iść po linii najmniejszego oporu, czyli jak najniższą jakość usług dawać. No, tak by wynikało z tego, co mówicie. To jest, idzie zaobserwować, że naprawdę miejsca, które świadczą usługi dobrej jakości, cały czas są na rynku, cały czas się rozwijają. Człowiek, ale jest ich naprawdę niedużo. No to tak samo jak pójdziesz do apteki, przychodzi do ciebie klient, z klientami masz codziennie do czynienia. Tak, to jest troszeczkę inny. Tak, ale to jest, to każdy klient, towar jest zawsze taki sam, bez względu na to, czy to jest towar farmaceutyczny, czy jakikolwiek inny. Jest część klientów, która ci kupi droższy towar, bo wie, że to jest lepsza jakość, za tym idzie i oni z tego skorzystają. Ale przyjdzie ci część klientów, która nie kupi ci droższego towaru, ponieważ nie mają pieniędzy w kieszeni, no jest pusty i samochód nie naleje. Stąd wynika, że ktoś tam idzie do bardzo taniej apteki, a druga osoba, drugi pacjent woli przyjść do apteki, gdzie będzie bardzo dobrze obsłużony, gdzie będzie miał dobrą poradę, gdzie wyjdzie zadowolony, a niekoniecznie mu zależy na najniższej cenie. No ale ile jest takich pacjentów? Myślę, 30%. Że to jest całkiem dużo, jak na takie miasto. Bo jeszcze teraz, no dałeś mi jeszcze jedną myśl. Czy nie jest tak, że część z nas przynajmniej nie wraca do Włocławka z powodu tego, jaka tutaj jest służba zdrowia? Bo generalnie w tej chwili jest taka sytuacja, że jeżeli chcemy uzyskać jakąś lepszą poradę lekarską, no to trzeba się pofatygować do sąsiedniego miasta, żeby znaleźć specjalistę. Znaczy nie, ja myślę, że to się zmienia. Teraz na oddziale okulistyki we Włocławku pojawił się nowy ordynator, z zewnątrz wprowadził nowe zasady. Myślę, że to się wszystko pięknie będzie rozwijało. Problem jest taki, ja Wam tylko dokończę swoją myśl. Problem jest taki, że gdzieś ta fama i jakaś taka historyczna naleciałość jest. I po prostu jeden przekazuje drugiemu, że ten włocławski szpital jest B. No, ale a ja wielokrotnie korzystałem z usług szpitala naszego i ja nie mam nic do zarzucenia. Tak naprawdę, no właśnie, czy, ja czy nie wiem, skąd to wynika. Nie nadrobiono im albo tego negatywnego PR-a. Ale fakty są wszędzie. No ale to były takie nagłośnione. No tak, więc już jest teraz afera za aferą na SOR-ach. Jest dużo afer w całym Polsce. Tak, ale te fakty są wszędzie. Natomiast u nas nie mamy, po pierwsze, dobrego w szpitalu radcy takiego i prawnego, który by świetnie się też bronił przed pacjentami. Przecież część pacjentów tak naprawdę chce wydobyć kasę, a nie... I robi aferę. I robi aferę, z tego rozdmuchuje temat, bo media łapią wszystko, byle gówno, cokolwiek to jadą i niedługo to u mnie się przewróci drzewo i TVN do mnie przyleci helikopterem, bo tak to teraz wygląda, tak? Oni cokolwiek już tam są media i to jest wszystko nagłaśniane. Natomiast szpital się nie umie bronić, tak? Tam powinien wyjść chłop, który powinien powiedzieć: kochani, nie wszystkich ludzi możemy wyleczyć, tak? Kiedyś było tak, że jak kobieta rodziła, to co dziesiąta umierała, tak? I co drugie dziecko umierało. Teraz jest sytuacja taka, że kobiet umiera jeden na 100 tysięcy, a jeden na 10 tysięcy noworodek umiera i z tego jest wielka afera. W służbie zdrowia nie ma czegoś takiego, że można wszystko zrobić, tak? Nie ma cudów. Po prostu z jakichś różnych przyczyn ktoś umrze i sprawa jest załatwiona. No ale słuchajcie, ale na przykład teraz ostatnio... Także ta służba zdrowia w Włocławku nie jest taka zła i to... No właśnie nawiążę do tego, słuchaj, brak chirurgii dziecięcej we włocławskim szpitalu i nawet mieliśmy tutaj maile do naszej redakcji, że rodzice z dziećmi jechali naprawdę łamiąc wszystkie przepisy do Torunia, na przykład z poparzonym dzieckiem. No, ale gdybym miał małe dziecko, tylko... to bym się zastanowił, czy chce mieszkać we Włocławku. To nie jest problem tylko Włocławka akurat. Tak, z chirurgami dziecięcymi jest problem w całej Polsce i nawet Toruń ma już problem ogromny z tym, żeby utrzymać swój oddział. W ogóle jest problem z lekarzami, bo jeżeli w rozmowie z lekarzami, ja mając jakby ugruntowaną i swoją pozycję zawodową, no i jakby już wiek, no ja nie jestem studentką w naborze, w rozmowie lekarze sami sugerują, a może pomyśleć o zmianie profesji, ludziom, którzy już mają coś w swoim życiu osiągnięte, nie wiem, są przed 40, to nie jest jeszcze czas na zmianę zawodu, bo brakuje lekarzy wszystkich specjalności. Tak. Wszystkich. To znaczy tak, jeśli chodzi Karolina, właśnie jeśli chodzi o służbę zdrowia, to tu nie czekajmy się Włocławka. Bardziej to jest problem ogólnopolski, tak mi się wydaje. Czyli co, praca? Praca, nieruchomości. No właśnie, kultura. Nawiążmy jeszcze do tego jeszcze, bo tutaj są różne pomysły, jeśli chodzi o też włodarzy naszego miasta, którzy mówią, że być może mieszkanie jest bardziej istotne niż praca. Że najbardziej istotne jest ten brak mieszkań. Mieszkań się w ogóle buduje trochę mało, no nie oszukujmy się. Już nie ma miejsca, natomiast władze miasta... No nie ma miejsca.
Przecież las można wyrzynąć kawałek to, i zrobić. To nie, no, trzeba, nie trzeba wyrzynać lasu, ale nie będę tu... Nie ma już tam część działek, jest to mnie nie ukryli. Może odpowiedzmy sobie na to pytanie, co jest w sumie ważniejsze, czy praca, czy mieszkanie? Bo mi się wydaje, że jednak praca, bo jeżeli ja nie mam czego mieszkania opłacić, no, oczywiście, to na co mi to mieszkanie? Nie, no, tak w ogóle mieszkania po prostu się nie będzie miało. Chyba, że będę miał 500 plus, 3000 plus, 4000 plus i będę sobie żył po prostu. Nie, jednak jeśli jest praca i zarabiamy, no to rynek napędza deweloperkę i wtedy problem mieszkań się no tak, ale ja myślę, nie nadążają, że, ja myślę, że wy to zauważyliście i władze nasza, nasi rządzący też to zauważyli, bo jest propozycja po stronie miasta, żeby posprzedawać, chyba tam była taka forma, posprzedawać działki, które miasto ma na Lisku, bo dużo ludzi, wiecie, pracuje we Wrocławku, ale wyprowadza się poza granicę miasta, poza granicę miasta Wrocławia. Najbogatsi mieszkają poza Wrocławkiem, a najbiedniejsi w samym centrum, gdzie normalnie jest odwrotnie. Tak. To jest na Lisku, ciekawa sytuacja. Bo te podatki wychodzą z miasta w tym momencie. Tak. Najbogatsi wyprowadzili się do Wieńca, do Machnacza, na Nową Wieś. W Kowalu, gdzie się fajnie to wszystko dzieje. Spojrzy, jak Kowal wygląda i jak wyładniał po prostu. Oczywiście, ale zwróćcie na to uwagę, właśnie jakie tu jest ogromne zaniedbanie ze strony miasta. Właśnie choćby Rybnica, która w ogóle ma bardzo dużo terenów, gdzie można by budować domy jednorodzinne i tam bardzo fajne osiedle by się rozwinęło. Tymczasem to jest tak zaniedbane miejsce, w ogóle jakaś ulica wylana taka byle jaka, żadnego chodnika, śmieci porozwalane i to tak, no to brzydko to wygląda strasznie. Tymczasem miasto powinno dbać o te takie miejsca, żeby właśnie ci wrocławianie budowali się tam, żeby zostawali tutaj jednak, nie? Bo trzeba by jeszcze zrobić badania i zobaczyć, ile osób wyjeżdża do dużych miast, a ile wyprowadziło się do gmin ościennych, gdzie w ogóle straciliśmy te podatki. No teraz bardzo popularny Brześć, nie? Przecież Brześć się pięknie rozwija, dużo inwestorów przyjmuje. Wszystkie te, jak się okazuje, gminy ościenne się rozwijają, a Wrocławek się cofa. Rozmawiamy też o tych lasach i tak dalej, to mamy też fantastyczne położenie. Słuchajcie, dookoła są lasy, są jeziora. A tutaj turystów do nas to tak za wielu nie przyjeżdża, tak? I to też jest problem, bo wszystkie miasta turystyczne, nawet nieduże, na przykład Opole, tam jest mnóstwo turystów, to miasto jest piękne. Tam jest po prostu, jak w Niemczech, wszystko posprzątane, jakby tam szczotką zamiatali. Ja tam byłem raz, byłem totalnie zaskoczony. I tam turystów jest mnóstwo, tak? U nas co turysta ma obejrzeć? Wie pan festiwal w Opolu, może to i Nie, zgodzę się z tobą, bo rzeczywiście mamy ten park gostyniński, mamy naprawdę dużo tych tras rowerowych wokół Wrocławka. No to nie jezioro Łuba, jezioro Czarne. To na Czarnym wystarczy pójść tam, raz tam jest syf i mogiła. No przy tam jak się położymy, to obok leży chłop pijany, z winkiem. No gdzie tam wypocząć? Tam jest papierów brudno. No właśnie, to jest kwestia tego nie zainwestowania w infrastrukturę. Brak właśnie opieki takiej. Ja tam biegam często. No to przecież leżą torby ze śmieciami, tam jest ciągle sprzątane. Można tam wyrzucić jakieś pola namiotowe. Tam jest bez przerwy syf. I leżą po prostu, tam ktoś przyjdzie z butelkami, te butelki zostawi i ich nie zabierze, tak? No kurde, no nie może tak być. No zobaczcie, tutaj no okoliczna, nie okoliczna, może nie tak blisko, Brodnica. Miasto w ogóle dużo mniejsze niż Wrocławek, tymczasem tam każde jezioro jest praktycznie zagospodarowane, mnóstwo agroturystyki, mnóstwo ośrodków, a wokół nas bida, nie ma nic. No, tym bardziej, że jest ten Zalew Włocławski, który no, tak naprawdę jest ewenementem na skalę krajową. Tak? No, nigdzie no właśnie, ewenementem... na skalę czasami nie europejską. No tak daleko to się to chyba... To znaczy tak, z Zalewem Włocławskim jest taki problem jednak tutaj dla wszystkich, że tu nie można za bardzo się kąpać, bo ta woda nie jest zbyt czysta i dlatego to bardzo hamuje jednak rozwój turystyki. Ale jeśli chcesz pożeglować, to masz dwie mariny, tak? No tak, ale każdy żeglarz lubi sobie popływać później jeszcze. Nie, i dlatego Mazury są takie popularne, a tu cały czas w ogóle, bo warunki żeglarskie są rzeczywiście rewelacyjne. Ja osobiście jestem zawsze zwolennikiem pracy u podstaw i tego mi chyba we Wrocławku brakuje najbardziej, bo tak jak już dawno temu ze znajomymi zawsze mówiliśmy, że Wrocławek to nie jest miejsce. Wrocławek to jest stan umysłu. Tu ludzie inaczej myślą, inaczej czują, a narzekanie to jest coś, z czym budzą się na ustach i nikt nie potrafi tego zmienić. I trzeba zacząć, jak to się mówi, od siebie i od swojego otoczenia, bo czasami chyba narzekamy tylko dlatego,
że po prostu wypada narzekać, bo narzekali, wszyscy narzekają, znajomi narzekają. Ja mam teorię na to, czemu narzekają. Nie wszyscy, narzekają tylko ci, którzy, jak ja to mówię, trochę żartobliwie, ale też sarkastycznie, nie wyjechali po zapowiad i nie zobaczyli, co jest gdzieś indziej. Dlatego... Nie wiedzą, jak ludzie się do siebie odzywają za granicą, jak są do siebie uśmiechnięci, wejdą do windy, każdy ci mówi dzień dobry, u nas tego nie ma. No, więc właśnie, więc praca u podstaw i tak naprawdę mówiliśmy o uczelniach, o pracy, o mieszkaniach, a w międzyczasie do czego doszliśmy? Bo nie ma infrastruktury, bo nie jest brudno, bo nie jest sprzątane. Brudno jest. No więc właśnie, moja ulubiona nadmorska gmina, mała, nazwy nie będę zdradzać, jak tam jest, tam sprząta się codziennie. Tam firmy sprzątające, takie jak Saniko, nie wiem, teraz WPK, jak Mzukit, nie mają wolnego od piątku, od 14 godziny. Tam śmieci z koszy ulicznych wybiera się codziennie. A u nas co? A u nas woli się zlikwidować kosze, bo trzeba je jedna z głównych wybierać. Zacząłeś mówić o tej pracy u podstaw, to pociągnę trochę ten temat, bo w zasadzie teraz realizuje się ten twój pomysł w kwestii tej rewitalizacji. To ma być nie rewitalizacja twarda, czyli nie rewitalizacja budynków, tylko jakby rewitalizacja społeczeństwa Starego Miasta. To znaczy co? Uważasz, że... Nie, no bo... Uważasz, nie. Że to się jakoś sprawdzi, bo ja jestem dosyć sceptyczny. Do Ale ja uczestniczyłam w konsultacjach dotyczących rewitalizacji i wbrew temu, co niektórzy myślą o mieszkańcach Śródmieścia, to oni tak naprawdę potrzebują inspiracji. Oni wiele rzeczy zrobiliby sami i nawet nie tylko ci mieszkańcy, którzy powszechnie nazywani są patologią, bo tak naprawdę... W moim odczuciu przez ostatnie 10 lat naprawdę tej patologii ubywa. Tej stricte patologii, o której cały czas się mówi, że patologia w bramach, patologia... Jest mniej, bo to są osoby, które się zapiły i tak dalej. I to jest tak się zmniejszyło. Ale nikt nie wszedł w ich miejsce. No więc jakby wykorzystajmy ten trend, pokierujmy tym ludźmi. Spotykałam się z właścicielami budynków ze Śródmieścia. Nie płacą, dewastują. Dlaczego się ich nie eksmituje? Dlaczego tego się nie robi? Są takie przepisy, które nie pozwalają. A jakie? Ale cały system nie wspiera tego. Spotkałam się z ludźmi, urzędnicy uczestniczyli w naszych rozmowach i zawsze konkluzja była taka, że my jako powiedzmy ci żyjący w tym Śródmieściu, ja akurat jestem zarządcą budynków w Śródmieściu, ale tam byli też właściciele ze Śródmieścia, my naprawdę zrobilibyśmy dużo i naprawdę pięknie zrewitalizowalibyśmy Śródmieście. Przy odrobinie wsparcia z zewnątrz, nawet nie dużej, ale całym systemie wsparcia z zewnątrz. Posprzątalibyśmy Śródmieście, wyremontowalibyśmy Śródmieście, gdyby system nam pomógł, gdyby system chociażby tych trudnych lokatorów zabrał nam ze Śródmieścia. No ale to właśnie doszło do tego, co Leszek powiedział na samym początku. No tak, ale dokładnie, ale... No, ja bym nie chciał rozwinąć tu w ogóle tego, co ja chciałbym zrobić, bo... Ale tak naprawdę jest to błąd systemowy, bo jeżeli ktoś, kto jest patologią samą w sobie, jest źródłem tej patologii dla bezpośrednich swoich, nie wiem, sąsiadów, swojego otoczenia. Czyli mówisz, że jednostki po prostu jednostka. I tej jednostce nic się nie robi, to ta jednostka ugruntowuje się w tym, co robi. Uważa, że jest fajnie, że tak można, że nie ma żadnych konsekwencji. A gdyby tacy ludzie, chociażby cały system mieszkaniowy, wiedzieli, że nie płacisz tu czynszu, jesteś, dewastujesz swoje bezpośrednie otoczenie, masz zły wpływ na otoczenie, no to nie, mój drogi, nie będziesz mieszkał w centrum miasta, w rozwojowym budynku, w rozwojowej kamienicy, która inwestuje w siebie, nie. Zabierzemy cię w zdegradowany obszar. Czyli na Zagrę. Chociażby, niech to tak będzie. Czyli ale, to Zagrę, ale w tym, nie, ale w tym miejscu, na Zakręcie też mieszkają ludzie. Normalni. Tylko, którzy w jakiś sposób sobie po prostu nie radzą z tym. Nie, ale poradziliby sobie chociażby z czynszem w Śródmieściu, bo tak naprawdę w gruncie rzeczy te czynsze socjalne i niektóre czynsze komunalne to nie są jakieś duże różnice w kosztach. Przyszliby tutaj do miasta i spokojnie utrzymaliby te mieszkania, a nie byliby źródłem patologii czy kolejnej, nie wiem, dewastacji, zniszczeń. Tylko nie wiem, czy tej patologii to
wydaje mi się, że w Wrocławku tej patologii jest procentowo znacznie więcej niż w innych miastach, bo we wszystkich miastach jest patologia. Ale jak ja pojadę do centrum Wrocławka, mieszkam na południu i w sumie do centrum nie jeżdżę, bo tam nie mam nic do załatwienia. Ale jak sobie pojadę, bo nieraz muszę tam pojechać i tam raz stałem do lekarza, czekałem na godzinę, tak powiedzmy. I to była Świętego Antoniego. I tam jeździły mamy z dziećmi, panowie szli i tak dalej. Ja nie widziałem tam ani jednego człowieka, który by wyglądał na człowieka, który zajmuje się biznesem, fajnym garniturze, fajnie ubrany. To jest tak, chuda kobita, która pcha wózek, obok ledwo trzymający się na nogach chłopak, albo sam pan, albo dwóch panów też pijanych. Godzinę stałem i w końcu wyszedł pan, przyjechał fajnym samochodem i akurat no, to był właściciel sklepu jubilerskiego. I to przez całą godzinę nie widziałem ani jednej osoby, która wyglądałaby, wzbudzała zaufanie. Wystarczy iść na fesę, no, jakiś pierwszy, lepszy, który jest organizowany. No, za przeproszeniem, co to będę gadał. Dziadostwo, zwykłe po prostu dziadostwo, patologia, ludzie, którzy nic nie robią, którzy są tylko roszczeniowi, i którzy chcą, żeby im dawać, socjalu, rozmnażają się po prostu na potęgę, bo się to po prostu im kalkuluje. I tyle. Oni nigdzie nie pracują i nie chcą pracować. Na WD mają jeszcze więcej pieniędzy niż mieli. Ja nie wiem, czy ja tam w centrum nie otworzę właśnie tego rozmawialiśmy. Chyba sklep z taką tanią wódeczką i winem najtańszym. 500 plus go nazwie. O kurna, no Bayer, to będzie strzał w dziesiątkę. No koniec na krechę. Nie, no popyt będzie niesamowity. To jest biznes jedyny, który można w samym centrum zrobić i który się utrzyma. Ja mogę tu jest ten problem, bo ty mówisz, że tam jedna, dwie osoby. No kurna, wszystkich tam trzeba wysiedlić. Nie zgadzam się, że wszystkie. No dobra, no moja koleżanka jadąc taksówką przez Cygankę była raz świadkiem w ogóle super sytuacji, po prostu odebrała jej dech na kolejne 5 minut i jadąc sobie Cyganką nagle widzi, jak chłopak chyba swoją dziewczynę kopa w klatę takiego centralnego i sprzedał. Ona padła w ogóle jak długa. Moja koleżanka po prostu doznała szoku wielkiego, nie? Ale dobra, jeszcze wracając do 3 maja w ogóle do tam. Według mnie jest mimo wszystko ogromne zaniedbanie Urzędu Miasta tutaj w tej kwestii. Jest przyzwolenie na spanie na ławkach, jest przyzwolenie na śmiecenie. Nie, no, nikt z tym nic nie robi. Nie jest przyzwolenie na spanie na ławkach. Przed kampanią wyborczą zdjęto ławki na placu Kopernika. No i nie było na czym się położyć. No właśnie dlatego. Jest problem ze śmieciami. To się śmieci zabiera, bo nie wiem, co ci ludzie, w ogóle nie ma żadnego śmietnika. Ja idę, chcę papierek wyrzucić i go nie ma pół kilometra. Ja go nie wyrzucę, go schowam do kieszeni. No ale koleś obok, no to on wyrzuci, bo on nie będzie tego nosił, tak? No co jest problem z tymi śmietnikami, że ludzie co będą z domu tam wynosić? Nie wiem o co chodzi. No czekajcie, ale może teraz zrobią nam Wonerw, to będzie lepiej, tak? Może się od razu zeszłe wakacje przejechałem się rowerem od 19 na 3 maja. W ogóle sielanka, połowa śpi na ławkach, połowa stoi w bramach. Nikt zupełnie na to w ogóle nie reaguje. Spróbuj w ogóle gdziekolwiek w mieście napić się piwa w ogóle pod chmurką albo coś takiego. Od razu Straż Miejska cię zwija. Tam po prostu można robić co się chce. Cały czas nie ma tam żadnego monitoringu. Ludzie umierają tam na ławkach przecież. Mój kolega z apteki, która jest tam na początku 3 maja, widział jednego faceta, który dość długo leży, zgłosił to chyba 3 razy do Straży Miejskiej. Straż Miejska wreszcie przyjechała, okazało się, że on nie żyje na początku 3 maja. Także... No dlatego jest trochę mniej. No tak, ale nie może być takich sytuacji, że po prostu mówi się tyle o rewitalizacji, mówi się tyle o porządku w mieście, a miasto po prostu robi ciche przyzwolenie. No może to jest jeden z tych argumentów, który przemawia za to, że ludzie ze względu na estetykę się wprowadzają. Ale to nie tylko to, bo słuchajcie, do mnie przyjeżdżają ludzie z całej Polski, bo ja sprzedaję licencję, więc oni do mnie muszą przyjechać na szkolenie. Pierwsza rzecz, którą muszę ich od razu ostrzec, jeżeli przyjeżdżają pociągiem, to Dworzec. Mówię, kochani, Dworzec to... Ale Dworzec nie jest własnością miasta. Tak, ale jak oni przyjeżdżają, to oni widzą ten pierwszy śmierdzący Dworzec. I przyjeżdżają do kogoś, gdzie mają kupić licencję, zapłacić kupę pieniędzy za nią i ten facet ma ich rozkręcić ich biznes w ich mieście, na przykład w Gdańsku czy w Warszawie, tak? Więc już ten początek jest taki niefajny. Ja już nie wiem, ten Dworzec, dobra, okej. Natomiast, żeby samochodem przyjeżdżać. No właśnie, bo to jest fajnie, bo oni wtedy jadą autostradą i bezpośrednio do mnie nie muszą do miasta wjeżdżać. Natomiast część osób jednak jedzie po mieście i wcale nie uważa, że to miasto jest brzydkie. Były osoby, które były wcześniej, powiedział, że jest zielono, jest ładnie i są bardzo ładne miejsca. Tak? No są oświetlone. Nie jest Wrocławek brzydki, tylko nie chcę powiedzieć, że ludzie są brzydcy, tak? Ale jakie miasto
jacy ludzie, takie miasto. I to jest problem, a nie to, że... Bo można te budynki, te ławeczki, wszystko zrobić. Tam były zrobione. Ale ja już później widziałem, że były tak podłamywane. Część nad Wisłą to nawet ławek zebrali i oderwali, palili u siebie, no bo wiadomo, no nie ma czym palić, no to ktoś pali. No w domkach ludzie mieszkają, którzy nie mają czym palić. No jeżeli ich nie stać na palenie czymś, co można palić, palą przed cokolwiek, no to niech się po prostu wyniosą do bloku, tak? A u nas jedną osobę ukarali w końcu tam sądownie, bo smród był taki, że po prostu... To może warto zgłaszać takie przypadki. To zgłaszają już ludzie, bo się już ludzie boją, bo to jest rakotwórcze. Ja teraz wróciłem gdzieś tam, byłem na wypoczynku, no to mimo, że mieszkam koło lasu, to jak otworzyłem okno, to pierwsze to jest smród przede wszystkim. Tu śmierdzi. To nie śmierdzi dla osób, które tu mieszkają bez przerwy, no to tego już nie czujemy, tak? Mhm. Ale jak tu się po prostu... Lasy mamy dookoła, a smród jest z tych domków palących tak. Oponami, jakimś mianą czymś, jest ogromny. To ja okna zamykam, no bo po prostu no, to jest szkodliwe. I te... Ale żeby to zlikwidować... To albo trzeba kary drakońskie... To nic nie kosztuje. To wystarczy kolejna sesja Rady Miasta, to wystarczy uchwała, to wystarczą kary, to wystarczy nakaz, to wystarczy termin. I jeżeli mamy program Czyste Powietrze, ale z różnych względów, to oczywiście to też są znowu całe rozwiązania systemowe. System nie pozwala. Mam kamienicę, mam w niej 23 lokale, ale ja się nie łapię na program Czyste Powietrze, bo program Czyste Powietrze jest tylko dla właścicieli domków jednorodzinnych. Więc moje 23 lokale ja muszę wyposażyć w instalację inną niż piec za swoje pieniądze. A to już nie jest 4-5 tysięcy, tylko mnie to już będzie kosztowało 160 tysięcy. No to za 160 tysięcy mnie ani moich właścicieli w chwili obecnej nie stać. Ale gdybym mogła złożyć 23 wnioski po 4 tysiące, to wymienilibyśmy wszyscy piece z węglowych na gazowe. Żaden problem. No ale rozwiązanie systemowe. Podjęcie uchwały coś kosztuje? Nie, wyznaczenie pracy radnych. Dokładnie. Wyznaczenie kar coś kosztuje? Ma Straż Miejska nasza przecież ekobus. Tak, nawet jest, się jest, widziałam jest. Na moście. Tak. Ale jedną osobę skazano i jeszcze jak czytałem komentarze, no to faktycznie o Czyste Powietrze trzeba dbać, ale jednocześnie było napisane, no ale ta kara to chyba zbyt surowa. No, no to albo karzemy, albo kurde nie. Tak samo w lesie. No, dasz dwa koła za wyrzucenie butelki plastikowej, czujki wrzucić, one się zaraz zwrócą. Ludzie natychmiast przestaną wyrzucać te śmieci, zwłaszcza ze śmieciami nie ma kłopotu, bo teraz jak się wystawi przed domek śmieci, to oni muszą wszystko zabrać. Nie musimy tego do lasu już wywozić. No właśnie, ja tego nie rozumiem. To jest absurd. Może to są śmieci jeszcze sprzed ustawy? Nie. To są nowiusieńkie śmieci. Nowiusieńkie, bo ja biegam w lesie i mam zawsze świeżusieńkie śmieci po drodze, kurna. I po prostu mnie to denerwuje, bo ja chcę biegać w miejscu, gdzie ja nie obserwuję plastikowych butelek, tylko las, przyrodę, ptaki, chcę mieć świeże powietrze, po to tam biegam. I Włocławek jest świetny do tego, bo to jest wszędzie blisko. Żeby w Warszawie iść pobiegać, to trzeba półtorej godziny jechać samochodem gdzieś w las i tam można sobie pobiegać. A my mamy wszędzie dookoła nas. Kiedy kary mają wartość terapeutyczną? Czyli... Kiedy są skuteczne i bezwzględne. Właśnie. Do kieszeni. Kiedy są nieuniknione. Kiedy kara jest nieuchronna. Kiedy wiesz, że no nie ma opcji, żeby cię nie ukarano. Zbrodzisz, bulisz. Tak. Wywalasz śmieci. Fotopułapki w lesie, czy wzdłuż ścieżek rowerowych. Nawet jeżeli Rada Miasta uchwali taką uchwałę, to po prostu nasza Straż Miejska nie będzie w stanie wyegzekwować tego prawa. No, bo słuchaj, jeżeli widzisz, jak jest egzekwowany właśnie porządek na 3 maja, coś, o czym mówimy przez ostatnie 3 minuty. No, bo jest im wygodnie. No, nie jest egzekwowany. Omijali też tego prawa, bo będzie im wygodnie? No po co się z kimś spierać tam, że ktoś pali plastikami na przykład w piecu? Ale to jest... To jest temat na osobę dyskusji. Co oni robią? Tak. Nie każą osób, które leżą. Piją pod chórką na 3 maja. Tak, bo się boją, bo tam, nie wiem, zarażą się nawet nie może zapuszczą. Ktoś ich zaatakuje, tak? Tutaj nie wyegzekwują i za śmieci w lesie ani tego typu. To jaki jest ich sens istnienia? Tak. Żeby co, nakładali tylko, że ktoś źle zaparkował? Zgłośmy miasto Wrocławek do rozwiązania i... To jak zanim zgłosimy, to pewnie jeszcze się zmniejszy liczba mieszkańców. Tak. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czemu Wrocławek się wyludnia. Ale to się wszystko nie na to składa. Nie doszliśmy chyba do konsensusu, tak?
Nie, no, można nie będą ludzie wyjeżdżać, jak, pracę, edukację, jak będzie czysto w mieście. I brud. I brud. Także parę argumentów. Znaczy to... myślę, że musimy zacząć pracować nad pozytywnym PR-em Włocławka. Włocławek ma cały czas czarny PR w Polsce i no tak... Ale wiele, między sobą. A między sobą, to my się w tym umacniamy. Kultura. No tak, ale... Jest nas piątka, gdyby każdy z nas teraz wyszedł stąd i wyrzucił peta w drzwiach, plus do tego plastikową butelkę i nie wiem, opakowanie po batoniku, zrobiłoby się małe wysypisko. Jest nas tylko piątka. No to wyobraźmy sobie, przemnóżmy to za każdym razem. Jeżeli matka nie zwraca uwagi dziecku, które rzuciło papierek, jeżeli, nie wiem, mąż nie zwraca uwagi żonie, żona mężowi, no to miasto wygląda tak, jak wygląda, a te same osoby wieczorem przy piwie czy w restauracji będą narzekały, jak to w tym mieście jest brudno, no jak tak, śmierdzi. Od siebie trzeba zacząć. A mamy chyba twój wpis, jak także, pani z ekskluzywnego samochodu, wyrzuca peta przez okno w samochodzie. Tak. Owszem, służby powinny miasto posprzątać, ale my też go nie zaśmiecajmy wtedy, kiedy nie potrzeba. Tak? Te kosze też będą. No bo jak nie mam gdzie wyrzucić, to edukacja, jest przede wszystkim edukacja. Tylko że ta edukacja nie dociera, no bo jeżeli rodzic sam wyrzuca śmieci, no to trudno, żeby dziecko dorosłych też byśmy mogli. No dorosłych trzeba, no. A dorosłych to jest ciężko. Będąc nad jeziorem, spakować swoje śmieci w reklamóweczkę i wyrzucić ale w domu. Ale to powinno być napisane, przyniosłeś ze sobą, zabierz ze sobą z powrotem. Ale to są takie naturalne zachowania. Ale do tego wrócimy chyba już na następnej rozmowie. To można zapisać, tylko nic z tego nie będzie wynikało. Dziękujemy wam dzisiaj za obecność, że przyjęliście nasze zaproszenie. Żegnamy się. Naszymi gośćmi dzisiaj była Ania Wiśniewska, Przemek Trzeciak oraz Leszek Lewandowski. Prowadzili Karolina Klimacka-Aptuta i Michał Walczewski. Zapraszamy już za tydzień do programu Włocławek, Mleko i Miód. Dziękujemy. Dziękujemy.